Witam, kochani, witam bardzo serdecznie do czytania Co Twoja dusza chce, byś wiedział, wiedziała na czas od 16 do 22 sierpnia 2020. Oczywiście przede wszystkim dla nas zasubskrybowanych, dla naszych dusz, dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej. Duchowo rzecz biorąc. 16. No cóż, Uran już się cofa w byku i to aż na całe 5 miesięcy mamy to. Więc wchodzimy głęboko siebie, polecam obejrzeć właśnie teraz czytanie na sierpień 2020 dla wszystkich znaków, bo dla każdego znaku po kolei przeczytajcie Słońce i Ascendent, gdzie macie, bo będziecie wiedzieć, co się będzie działo u Was przez te 5 miesięcy. Wewnętrzne zmiany. Później 18 w Stanach, 19 w Polsce mamy nów księżyca w Lwie. Co reprezentuje Lew? Romans, dzieci, zabawę, kreatywność i słynne lwie serce. Czyli robimy to, odczuwamy to, co od serca, czego pragniemy, nasze pasje. I 22, bo na tym dniu się kończy, Słońce wchodzi w znak Panny w 0 stopni. No, 29 stopni i 0 stopni to są dwa najważniejsze stopnie, jakie istnieją w znaku. 29 coś się kończy, 0 zaczyna, tak zwane krytyczne stopnie. A więc co czas zacząć? Co reprezentuje Panna? Znak ziemski, znak konkretności, praktyczności, uziemienia, ugruntowania i podejmowania decyzji, jako manifestowania będzie o wiele łatwiej, kiedy w tę energię wejdziemy. Okej, już wiemy, czego chcemy, wiemy, co jest naszą pasją i boj, zaczynamy się sprawdzać, manifestować nasze marzenia. I 22 w ogóle, w roku uniwersalnym 22, oznacza manifestację. I też podwójnie rzecz biorąc, ok, trochę za jasno tu mi jest. Teraz ta ilustracja i ta karta są dla każdego z Was nowiną bardzo unikatową, indywidualną. Co to dla Ciebie znaczy? Tu pokażę ciut bliżej, bo to faktycznie jest taka, raz się tylko pokazała w czytaniu prywatnym, nigdy się więcej nie pokazała. Co to dla Ciebie znaczy? Ok? No i ta ilustracja już kiedyś raz była. Ona się nie pokazuje za bardzo, ale dla mnie to jest ten przepływ energii. O czym marzę, to się może wydarzyć. No, ale to jest moje odczucie. Teraz, kochani, to rzucimy tutaj. Ok. I zobaczymy. To są trzy wiadomości, gdzie będzie moja interpretacja. Pierwsza wiadomość to jest ubolewanie, żałowanie może źle podjętych decyzji. Może coś nie tak, może ktoś czuje się winny, ale to wszystko nawiązuje do przeszłości, a więc związane jest to z przeszłością. No i właśnie, na co warto zwrócić tutaj uwagę? Dusza nie rozumie czasu, bo po drugiej stronie nie ma czegoś takiego jak czas. To ludzie to stworzyli, żeby wiedzieć, ok, tu mamy rok, tu mamy miesiąc, tu godzina, ta 60 minut, minuta, te 60 sekund. To jest ludzkie myślenie. Więc dla duszy jest tylko teraz. Teraz. Istnieje teraz. Nie przejmuj się przeszłością, bo już była. Nie przejmuj się przyszłością,
bo dopiero będzie, a co będzie, to się okaże. Jest teraz tylko moment bieżący. Wiele osób żyje ciągle tą przeszłością. Gdybym ja mogła to zmienić, gdybym mógł to odwrócić, gdybym, nic to nie da. Absolutnie, tak naprawdę pozbawia ci siły, mocy. I to wszystko, co robi. Jesteś kreatorem. Więc kreuj dzisiaj to, co chcesz osiągnąć jutro i w przyszłości. Poza tym, jak już mówiłam, nie ma błędów. To wszystko są lekcje życiowe. A więc, czego się nauczyłeś, nauczyłaś. Może to, co było niby takie straszne i okropne i błędami i obwiniasz kogoś czy siebie, może na tym możesz zbudować lepszą przyszłość. Nie odbieraj sobie mocy. Jesteś kreatorem, masz moc i możesz zmienić. Jakich lekcji się nauczyłeś i co budujesz dalej? Może trzeba kogoś przeprosić. Nawet jeśli jest po drugiej stronie, to ciągle działa. Może wybaczyć sobie. Zrozum lekcję i ruszaj do przodu. Następna wiadomość, my to postawimy może tutaj. Następna wiadomość mówi, próbujesz dogodzić innym? Próbujesz wyglądać jak reszta? Zachowywać się jak reszta? O, komuś się nie podoba, to ty już się zmieniasz. Komuś nie podobać się będzie twoja opinia, to w ogóle jej nie wyrazisz. A więc czas, żeby zacząć błyszczeć. A błyszczeć będziesz, jeśli będziesz sobą. Jeśli powiesz, co odczuwasz, jeśli wyrazisz swoją opinię. I żeby, nie wiem jak uznano cię za najczarniejszą owcę, to jesteś ty. Błyszcz miłością bezwarunkową. Bo to, co oni próbują zrobić, czy to rodzina, czy znajomi, czy ugrupowania, czy opinia publiczna, to, żebyś w ogóle nie błyszczał i nie istniała. Jak długo mówisz i myślisz tak jak oni, to wszystko jest ok. Tutaj zaproszę do obejrzenia filmiku ostatnio, co robiłam, dlaczego nie odnosisz sukcesu i narcystyczni rodzice. Kiedy ty błyszczysz, ty rośniesz, ty cieszysz się, ty się rozwijasz. Ty jesteś sobą. A jeżeli oni czują się niewygodnie, bo ty błyszczysz za jasno, no to niech cię ręka boska broni, żeby dostosować się do ich wymagań i przestać błyszczeć. To jest to, czego oni chcą. Ale z drugiej strony pamiętaj, że jeżeli ty błyszczysz mówiąc prawdę swoją, mówiąc co naprawdę myślisz, lampki się zapalają tu i tam. I inspirujesz resztę, żeby też czuli się bezpiecznie powiedzieć swoją prawdę. I żeby nie wiem, co się działo, nie daj zgasić swego światła, nie daj zgasić swej mocy, nie daj się stłamsić. Wszystkie układy, jakie mamy z ludźmi, z grupami, są
układami energetycznymi. Kiedy decydujesz błyszczeć się, powiedzieć prawdę i być taką piękną latarnią świecącą jasnym światłem, zmienia energetycznie cały kontrakt i zaczynasz kreować fale. To jest normalne, chociaż nie wszystkim będzie się to podobało. No i cóż, część odpadnie. Ty nawet nic nie musisz robić. Ale ci, którzy odpadną, nie zechcą się do ciebie odzywać, już nie będą rezonować, to jest okej. Ponieważ to była miłość warunkowa. Tak, ja cię kocham. Jak długo mówisz, co ja chcę, żebyś mówił, czy mówiła, jak długo robisz, co chcę, żebyś robił, czy robiła, no to jaka to miłość? Co to w ogóle jest? Nie musisz nic robić. Odpadną jak pchły z psa. Ci, którzy do twojego życia już nie przynależą. Lekcje pozostaną. Bo wtedy dopiero zobaczysz, kto jest twoim prawdziwym przyjacielem, kocha cię bezwarunkowo, a kto nim nie jest. Ok, więc to jest ta świetna lekcja i kiedy już mówię, oj, tak smutnawo, no to świetna, wspaniała, tutaj włożę tą. Ostatnia. Patrzcie, jak ręce do góry wznosi i to jest tyle, co wyłanianie się. To jest tyle, co rosnę. Jestem. Idę do światła z radością i łatwością. Czyż nie jest piękna ta karta? Piękna wiadomość. Można tutaj porównać do ziarenka. Siejesz. Jest w ziemi, przykryte lekko ziemią. I przychodzi czas, kiedy wyłania się spod tej ziemi. Nikt nie próbuje popychać od dołu. Tylko idzie do światła. Ma wodę, a więc trzeba podlewać. I w odpowiednim czasie, bum, szczególnie kojarzy nam się to z wiosną. I nie ma problemu. Tu nie ma żadnej kontroli czy manipulacji. Więc dokładnie jest tak i z nami. I tak będzie. Nasze idee to wszystko, czego pragnęliśmy, o czym marzyliśmy, co było głęboko w nas. Dokładnie tak, jak tutaj jest właśnie pokazane. Co było głęboko w nas, teraz rusza w stronę manifestacji. A kiedy ja powiedziałam, że jest numer manifestacji? Tak jest. 22 sierpnia 2020. Więc idziemy w tę stronę. Manifestujemy nasze marzenia. Manifestujemy, kim naprawdę jesteśmy. Co jest dla nas dobre. Ale pamiętajcie, że w grę wchodzi bycie, kim się naprawdę jest. A więc nie pozwól zagasić się znowu do tego filmu, dlaczego nie odnosisz sukcesu narcystycznie rodzice, bo tam od razu, od samego początku tłumaczę. Nie daj się zbić z drogi swojej. Nie pozwól, żeby cię zgaszono, twój entuzjazm, twoją prawdę, to kim naprawdę jesteś. Bo to jest ta woda, to jest to światło, to jest to podlewanie. Ty idziesz w stronę światła. Światło to prawda, światło to wiedza. Ty nie chcesz być w ciemności już. Wypoczywaj, jedz odpowiednio, pij dużo wody. Uzdrawiające kąpiele są ogromnie ważne. A jeśli jesteś pod prysznicem, wyobrażaj sobie, że jesteś pod pięknym wodospadem w Nowej Zelandii, czy na przykład
na Hawaja i zmywasz z siebie wszystko to energetycznie, co do ciebie już nie przynależy. Przygotuj się, ponieważ oczekuje cię nowa i naprawdę wspaniała, radosna droga przeznaczenia. Czego życzę nam z całego serca wszystkim? Dużo odwagi, dużo radości i manifestowania. Buziaczki i pa, pa.